Cześć, jestem Mateusz Słupania z kolejnym filmie, a dziś taki ciutka inny film. Dziś opowiem wam o moich przeduszkach magnetycznych z blokadą, których używam. Mam tu trzy firmy, Wolfcrafta, Milwaukee oraz jakieś tam tanie z Chin. I tak, od najtańszych zaczniemy, to jest te właśnie te z Chin i to są te trzy przeduszki, zaraz wam je pokażę, jak one wyglądają. One kosztują tam 26,50, coś koło tego. Milwaukee. Ja akurat nie mam z całego zestawu. Ona kosztuje tam, sama z tego co patrzyłem, tam około 30-40 zł. A Wolfcrafta też około 40-50 zł. Dobra, przechodzimy tu bliżej i wam pokażę ich dokładną budowę. No dobrze, może gdzie jest moja miareczka? Od razu zaczniemy od ich długości. I mianowicie tak, Wolfcraft to jest najkrótsza. Od razu zresztą widać, że Wolfcrafta jest oczywiście oznaczony. Ona sama 52 mm. Dobra, będę odkładał, nie będę już wkładał wkręt. Tu mam każdy inny bit na każdej założony. Tam mamy 72 mm z Milwaukee. Ta najkrótsza z Banggoodu 60 mm. Ta ma 10 mm, a ta ma pewnie 15. Tak, ma 15. I tak oto one wyglądają. No i dobra, dlaczego ten film w ogóle? Chciałem się tak po prostu z wami podzielić, bo dotychczas używałem tych zwyklaków, czyli tego typu Midka, jakiś tam zwykły Luxtonce, to jeszcze też mam taką długą Milwaukee, ale od nich odszedłem. Może tak, dlatego że do zakrętarki zacząłem kompletować sobie te bity specjalne, fajne, te dłuższe, od razu z tym. No to jest trochę bez sensu, tak? Kupować wszystkie osobne bity tylko na zakrętarkę. No ale po co? No ale tak, to zobaczcie. Zakładamy tą przedłużkę sobie. I co? Mamy przedłużkę, ale mamy bit, zakładamy, ale nam z tego magnesa ucieka czasem, tak? Wypada. No to też bez sensu, bo co chwilę musimy się zatrzymać, wyciągać bita z wkręta. A gdy mamy przedłużkę z blokadą? Kurczę, no żaden problem. Zobaczcie, nawet czasem jest ciężko je wyciągnąć. Zresztą tak, na jakiej zasadzie działa ta przedłużka? Mamy teraz założony bit. Do przodu pociągamy, wyciągamy. I generalnie zasada jest ta sama, czasem jest tylko po prostu w nich odwrotnie. Tu musimy czasem też odciągnąć. Chodź tu. O. I nam ładnie siedzi. I co, tyle w sumie tytułem wstępu. Wolfcrafta mam, nie wiem, 2 czy 3 miesiące dobre. W wielu filmach był Milwaukee tak samo. Nie, Milwaukee mam chyba krócej. Ja też mam od kilku tygodni tam w filmach, może ich nie było, parę razy ich używałem. Co tu jeszcze o nich? Wiem, że Milwaukee i Wolfcrafta to są typowo udarowe końcówki. Także one wytrzymają siłę udaru. Zresztą powiem wam, nigdy jeszcze mi... Dobra, zasłaniamy Rayoi, bo oni nie sponsorują tego filmu. Zresztą nikt nie sponsoruje. Co ja chciałem jeszcze? Nigdy mi się żadna przedłużka nie złamała na zakrętarce. Owszem, bity się łamały, przedłużka nigdy. O tych najtańszych chińskich się nie doczytałem, czy one są udarowe, czy nie. Nie wiem, no jeszcze nic z nimi nie odczułem. Tyle, że jest większy luz po nałożeniu na zakrętarkę. Już, czekajcie. No lata to, jak widzicie. No dobra, dzisiaj trochę moją rękę pamiętacie. Trudno. A przy Milwaukee? No mamy mniejszy. Przy Wolfcrafcie chyba był najmniejszy z tego co pamiętam. No, prawie zero. No czyli jak widzicie, Wolfcraft jednak najlepiej wypadł. No ale nie wiem, że nawet nie jest najdroższy, a jednak najlepszy. Poza tym, o co chodzi jeszcze? Owszem, te najdłuższe przedłużki czasem się przydają, gdzie trzeba gdzieś dojść. Ale do zakrętarek najlepsze są najkrótsze, czyli w tym przypadku Wolfcrafta, czyli 52 mm. Najkrótsze ze wszystkich, bo im dłuższa przedłużka, tym ten udar więcej tracimy, tak? Najlepsze są bezpośrednie bity, no ale po co kupować co chwilę, kupować pojedyncze bity, skoro można cały zestawik pojedynczych kupić. Albo tutaj mam też fajny, taki typowo budowlany Wolfcrafta, który od jakiegoś czasu już też używam. Bardzo fajne bity, nic się z nimi nie dzieje. Zresztą sami zaraz zobaczycie. O, macie. Jedynie tam trochę z nich
No, ostrość proszę. Trochę z nich tam coś poschodziło, tu jeszcze jeden jest założony. Bardzo wytrzymałe, aż jestem zdziwiony. Dobra, zaraz wam pokażę jakieś parę przykładowych wkręceń jeszcze, bo już się rozgadałem, widzę. Ale o co jeszcze mi chodzi? Czy warto w ogóle kupować te wszystkie przedłużki? Dlaczego nie kręcić na tych zwykłych? Proszę bardzo, no kręci na tych zwykłych. No ja rzadko mi się zdarza, żebym jeszcze nakręcił na nich. No ale tam sporadycznie. Dla mnie to jest już generalnie strata czasu. Wiecie, to są sekundy czy coś, ale to i się człowiek denerwuje i wszystko. A tak to kupujecie sobie porządnego Wolfcrafta, albo porządne Milwaukee, albo do majsterkowania co jakiś czas 27, 24, tam ileś. Te chińskie i tak samo to zda egzamin. I no i widzicie, mamy zablokowane, a teraz ja sobie rozblokowałem. No. Tutaj tak samo. Odciągamy, wyciągamy, pychamy. No, jedynie w tych chińskich to trochę luzy tu są, ale to nie wpływa, wydaje mi się, na użytkowanie. Po prostu trochę mocniej się trzyma ten bit. No. Pewnie no, to trochę na krócej starczy, ale mimo wszystko za te pieniądze to naprawdę jestem w szoku, że to tak wytrzymuję. Dobra, bo się rozgadałem, powkręcam wam parę tutaj raz wkrętów w każdym z tych przedłużek. Znaczy te, powykręcam, wkręcam i parę razy. I przejdę do jakiegoś podsumowania. Zeszło, teraz tutaj mi gwint się rozwalił, ale to jakiś tam najtańszy Torx był, no to się nie było co dziwić. No i co? Które przedłużki wybierzecie, to już, że tak powiem, jest wasza decyzja. Ja mogę ze swojej strony wszystkie te trzy firmy polecić. U mnie się sprawdziły, myślę, że i u was też się sprawdzą. Może też jeszcze tylko to tak trochę skategoryzowałem, że tylko zakrętarka? Nie! To wkrętarki tak samo to się doda, nie ma w tym żadnego problemu. I tak samo, sobie mocujemy i tylko co, wymieniamy bicik, ten bierzemy, ten zakładamy, no chodź tu i co, i kręcimy, tak, to nie ma znaczenia, czy to jest wkrętarka, czy zakrętarka. Ważne jest po prostu tylko to, że nam nie wypadają z tych przedłużek, bo wszędzie dają te zwykłe przedłużki, a to nie jest takie wcale fajne, tylko te z blokadą, to naprawdę jest fajna robota, czysta.
i porządna. Jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać w komentarzu. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to już super. Cześć!